Ten stadion tak praktycznie się w ogóle nie zmienił. Gdybyśmy wzięli zdjęcia z tamtego okresu, a mamy tych zdjęć sporo, tak, to poza nowym budynkiem Wipolskim i za zadaszeniem i zegarem, to praktycznie się nic nie zmieniło. Nie będziemy mówić o siedzeniach, tak, o siedliskach, tam postawionych murkach. Sama otoczka stadionu została taka, jaka była. Stadion, poza tym, że gościł wiele markowych drużyn, zarówno z kraju, jak i z Europy, jest także obiektem, który wspomina Floriana Krygiera. Pamiętasz ten moment, w którym stadion przybrał jego imię? To znaczy, ja pamiętam, jak powstała inicjatywa nazwy tego stadionu, tak? Powstało Stowarzyszenie Odbojów, powstało Stowarzyszenie Kibiców i było takie modne okres czasu, że stadionom nadawano pewne imiona, tak? Jakieś nazwy. No i bardzo fajnie Stowarzyszenie Odbojów i Kibiców wytypowało nazwę pana Floriana Krygiera. Nie wiem, czy był tak znaną postacią, czy był tak lubianą postacią. W każdym bądź razie no, musiał mieć wielki szacunek wśród tych ludzi, skoro z wielu możliwości, tak, wybrano jednak nazwisko pana Floriana Krygiera. Zakładając teoretycznie, że stadion kiedyś zmieni swoją siedzibę, czy to imię patrona stadionu powinno również zawędrować razem ze zmianą lokalizacji? Stadion może zostać przeniesiony, ale nie musi. Ale nawet jak zostanie przeniesiony, to boisko nie zostanie zlikwidowane, ono będzie istniało. A więc dla mnie, jako tego człowieka, który się tu wychował, tu był, chciałbym, żeby ta nazwa w tym miejscu dalej została, tak? Bo to jest tak zwane dla mnie miejsce jakby historyczne i niepowtarzalne. Natomiast powstanie nowy stadion, ja sądzę, że warto by ten nowy stadion nazwać już bardziej po nowemu, tak? A to historia cała tego stadionu, tego, powiedzmy, życia pana Krygiera na stadionie, niech zostanie wieczna.